PiS prezentując Polski Ład trochę chce się zachować jak Robin Hood, czyli to jest na zasadzie zabierzmy bogatym, oddajmy biednym, tylko finalnie też biedni na tym stracą, ponieważ tutaj ta kwestia składki zdrowotnej i tych wszystkich pomysłów, które mają usprawnić system ochrony zdrowia, trochę polega na zasadzie lekarzu sam sfinansuj sobie reformę. Do tego się to wszystko będzie sprowadzało, ponieważ teraz ten pomysł, który jest, żeby była składka zdrowotna te 9% od dochodu, której nie będzie można odliczyć i osoby na działalności gospodarczej będą musiały płacić nie ryczałtowo, tylko właśnie te 9% spowoduje znaczne podniesienie podatków dla osób, które są na działalności gospodarczej. Na działalności gospodarczej łącznie jest ponad 2,5 miliony osób, natomiast te, które prowadzą ten, rozliczają się liniowo, jest około 700 tysięcy. I znaczna część z tych osób właśnie na tym straci. I dlaczego tutaj wracam, to co powiedziałam na początku, że lekarzu sfinansuj sobie reformę sam, ponieważ znaczna część lekarzy właśnie prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Lekarze pracują często na kontraktach i nawet jeżeli jest lekarz, który ma umowę z danym szpitalem czy z daną placówką, to bardzo często i tak ma tą działalność zarejestrowaną, bo jest na kontrakcie dodatkowo w jakimś innym szpitalu. Lekarze, jak wiemy, pracują często na dwóch, trzech etatach po to, żeby właśnie godnie zarabiać, jak na lekarzy przystało, a dwa, tych lekarzy po prostu pracuje, czyli to, tych lekarzy brakuje. Czyli to jest trochę na takiej zasadzie, podniesiemy te składki zdrowotne, bardzo ucierpią osoby, które zarabiają więcej i osoby właśnie na działalnościach gospodarczych, czyli ucierpi znaczna część lekarzy, czyli to jest taki sygnał wysłany do lekarzy, podniesiemy tą składkę, wy zapłacicie więcej, a dzięki temu może będą te dodatkowe pieniądze na system ochrony zdrowia. To jest bardzo kontrowersyjna sprawa właśnie w tym kontekście, że lekarze na tym mocno ucierpią i odbije się to na pacjentach. Czyli tutaj chce PiS być takim Robin Hoodem, zabrać tym bogatszym, dać biedniejszym, ale biedniejsi również na tym stracą. Ponieważ jeżeli tutaj mówimy w kontekście lekarzy, ale też wszystkich innych osób, które prowadzą działalność gospodarczą i nagle te osoby będą musiały poprzez te wszystkie zmiany podatkowe zapłacić przykładowo 200 zł więcej miesięcznie, niektórzy 500, niektórzy 1000 zł miesięcznie, to co oni zrobią? Oni podniosą ceny swoich usług. I tak jak teraz ludzie się dziwią, dlaczego jadąc do różnych kurortów nadmorskich płacą teraz po 100 zł albo i więcej za rachunek za obiad, bo też właśnie raz jest popyt, dwa, przedsiębiorcy chcą sobie odrobić te straty, które ponieśli. I tak samo będzie w przypadku też lekarzy. Jeżeli oni będą musieli ponosić większe koszty, będą teraz płacili te większe podatki, bo łącznie, no mówię, z tych 19% liniowych przejdą na 28%, to oni, jeżeli mają prywatne gabinety, to przerzucą to na właśnie nas, na Polaków. Więc my na tym stracimy. Bo nie dość, że mamy bardzo mało lekarzy, kolejki są bardzo długie, no to będzie, no sytuacja będzie znacznie gorsza. Ja po prostu nie widzę, żeby tutaj było lepiej, bo no bo właśnie to się wszystko przerzuci na pacjentów, którzy będą musieli płacić te wyższe rachunki. A dlaczego też mówię, że jest wielkie prawdopodobieństwo, że tak będzie? Już różni eksperci szacują, że sporo lekarzy po pandemii może odejść z państwowego systemu ochrony zdrowia. Część wyjedzie za granicę i tu też Naczelna Izba Lekarska podawała niedawno dane, że w pierwszym kwartale już 200 lekarzy otrzymało te zaświadczenia, które pozwalają na pracę za granicą i że to był historyczny rekord kwartalny od wielu
wielu lat, co też pokazuje, że część lekarzy może wyjechać za granicę, część całkowicie przejdzie do prywatnego systemu, a część z powodu depresji i przeciążenia, to z jakim sobie lekarze musieli radzić w pandemii, po prostu zrezygnuje z zawodu. Więc nie dość, że mamy najmniej lekarzy na 1000 mieszkańców w całej Unii Europejskiej, to jest 2,4, to ta liczba lekarzy jeszcze może się zmniejszyć, a to nawet jeżeli PiS będzie chciał, tutaj proponuje różne rozwiązania, żeby skracać kolejki do lekarzy, no i jak on skróci kolejki, jak tych lekarzy nie będzie? A część tych lekarzy właśnie przejdzie do systemu prywatnego, gdzie właśnie te usługi będą wzrastały. Ja tutaj też przytoczę dane GUS, najnowsze, które były publikowane dotyczące inflacji i jak wzrastały ceny poszczególnych towarów i usług. Ja przypomnę, że mamy już drugą najwyższą inflację w całej Unii Europejskiej, już jest przekroczone 5%. W samym kwietniu usługi lekarskie wzrosły o 7,3%, a usługi stomatologiczne o 12,5%. To jest w tym kwietniu w stosunku do kwietnia ubiegłego roku. Czyli już widzimy, jak te usługi wzrastają. To też wynikało z różnych obostrzeń pandemicznych, prawda? No, lekarze prowadzący gabinety czy stomatolodzy musieli być... cały ten ekwipunek ochronny i dezynfekcja gabinetu, więc to też zwiększyło koszty. A teraz przerzucanie tych kosztów niby reformy w dużej części na przedsiębiorców i lekarzy spowoduje, że te usługi będą jeszcze droższe. Czyli jak tutaj wzrastało o 7%, to możemy się spodziewać, że za parę miesięcy albo właśnie jak te wszystkie zmiany wejdą, to te usługi mogą rosnąć kilkanaście procent. I na kim się to odbije? Właśnie na Polakach. I PiS mówi, że to oczywiście na tych wszystkich zmianach podatkowych znaczna grupa Polaków, bo oni tam wymieniają 18 milionów zyska, no tak, ale część straci. I właśnie jeżeli to jest na tej zasadzie, że mają stracić przedsiębiorcy i mają stracić lekarze, no to się właśnie odbije w przyszłości na większej inflacji, za którą my będziemy wszyscy płacić. Też widziałam takie slajdy w telewizji, jak to PiS mówi, że osoby zarabiające w okolicach średniej, tam chyba w tych niższych pułapach 5 czy 6 czy 7%, no to biorąc pod uwagę inflację, no to już widzimy, że praktycznie nie ma tej korzyści żadnej. Ja mam też takie wrażenie, że w całej tej, w całym tym ładzie, który został zaprezentowany, nie chodzi tak naprawdę o rozwój i to, żeby ta Polska się faktycznie rozwijała, tylko trochę o kolejne napuszczenie jednej grupy na drugą. PiS działa na zasadzie, że zawsze musi mieć jakiegoś wroga, względem którego są kanalizowane te nasze emocje ich elektoratu. I na początku byli to uchodźcy, później osoby LGBT, a teraz mam wrażenie, że będą to właśnie tą grupą, przeciwko której część społeczeństwa będzie występować, to właśnie tak zwani bogacze, jak to PiS mówi, i osoby prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorcy, i też właśnie w tej grupie przedsiębiorców są lekarze. Więc tutaj mam wrażenie, że tu też chodzi o to, żeby znaleźć sobie jakiegoś wroga na kampanię, który będzie takim trochę chłopcem do bicia i teraz właśnie padło na tą grupę. I tak jak mówię, nie widzę tutaj takiej całościowej reformy, żeby tu o to chodziło, tylko bardziej właśnie na tej zasadzie zabierzmy bogatym i miejmy grupę, która będzie tą złą, względem której będziemy mogli różne nasze złe emocje pokazywać i która właśnie będzie trochę tym takim wrogiem publicznym. No i proszę sobie, tak niech sobie każdy pomyśli, jak mają się czuć właśnie lekarze, którzy dzięki którym
W ogóle znaczna część ludzi przeżyła tą pandemię, którzy bohatersko walczyli o nasze i zdrowie, i życie, którzy są na skraju wyczerpania, będąc na tym pierwszym froncie walki z COVID, i oni teraz słyszą, że oni muszą zapłacić większe podatki, nawet jeżeli będą na tej umowie o pracę, to najprawdopodobniej oni też są w tej grupie faktycznie pewnie lepiej usytuowanej niż ta średnia, więc oni stracą. Czyli to jest to na tej zasadzie, co powiedziałam na początku, lekarzu sam sobie zapłać za tą reformę systemu ochrony zdrowia. Trochę tak to wygląda. A podając też trochę danych, podam też taką ciekawą rzecz, to jest z ostatniego wywiadu z prezesem Kaczyńskim dla Wprost. Tutaj cytuję. Wtedy obniżyła składkę zdrowotną, co pomogło polskiej gospodarce w kryzysie. To chodziło o świętej pamięci Zytę Gilowską. Tutaj jest błąd, bo składka zdrowotna nie została obniżona. Obniżona została składka rentowa, ale prezes Kaczyński już wtedy miał świadomość, że obniżenie podatków tak naprawdę pomaga. I dalej w tej części tego wywiadu jest, że właśnie chcieli, żeby się gospodarka rozwijała, więc należało te podatki obniżać. No to dlaczego teraz, jeżeli wychodzimy z kryzysu i kiedy właśnie inne kraje pomagają przedsiębiorcom jak najszybciej wyjść na prostą, żeby właśnie ten rozwój gospodarczy był jeszcze lepszy, to my akurat w tym przypadku będziemy tym przedsiębiorcom dociskać śrubę. Wtedy prezes Kaczyński, ja sprawdziłam w 2007 roku, czyli to za tych pierwszych rządów, tych wcześniejszych PiS, ogłosił, że oni chcieli, żeby składka zdrowotna od 2009 roku rosła co roku o 1 punkt procentowy. I jakie wtedy było wielkie larum w mediach i w ogóle wśród osób, że będziemy podwyższać składkę zdrowotną o 1 punkt procentowy. A teraz mamy gwałtowne podniesienie tej składki zdrowotnej. I też jeszcze podając trochę takich innych danych, PiS chce, żebyśmy doszli do tego pułapu 6% PKB w 2023 i 7% w 2027, prawda, że cała ta też to podnoszenie składki ma się przyczynić do tego, żeby osiągnąć te założone cele, tych 6%, później tych 7% PKB. Ja też to sprawdziłam, żebyśmy wydawali te 6% PKB, należałoby zwiększyć te wydatki na system ochrony zdrowia o około 20 miliardów rocznie. Żeby natomiast dojść do tego pułapu 7% PKB w stosunku do tego, co jest teraz, należałoby, bo teraz jest w okolicach 120 miliardów, więc należałoby podnieść o około 40 miliardów rocznie. Ja podaję w zaokrągleniach tę kwotę tak mniej więcej. Czyli mamy, żeby dojść do tych poziomów, o których mówi PiS, 6% to jest 20 miliardów, 7% 40 miliardów. No i nie wiem, czy Państwo wiedzą albo pamiętają, że na samo 500+ w 2020 roku zostało przeznaczonych ponad 41 miliardów, natomiast na 13 i 14 emerytury w ubiegłym roku wydano ponad 22 miliardy. To jest tak, żeby pokazać skalę, o jakiej mówimy, żeby dojść do tego poziomu czy 6 czy 7%. I teraz pytanie, czy faktycznie jest tak, że my musimy w ten sposób przeprowadzać tą niby reformę, podnosząc składkę zdrowotną tak, żeby uderzyła ona w przedsiębiorców, osoby bogatsze i osoby prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze, w lekarzy, w wszelkiego rodzaju specjalistów. Czy nie można by inaczej tego wszystkiego zorganizować? Bo tak jak podałam te kwoty, my bardzo zwiększyliśmy nakłady na właśnie socjal, na pomoc rodzinom z dziećmi. I to jest coś za coś, no bo budżet no to jest ten jeden budżet i to jest kwestia, na co te pieniądze wydamy. Czy one pójdą właśnie na zdrowie, edukację,
czy na różne kwestie społeczne. I czy nie można by teraz rozpocząć właśnie dyskusji, tym bardziej, że liczne badania już to pokazują, że nasze społeczeństwo jest na to gotowe, dotyczące zmian, na przykład w 500+. Ja realizowałam i w 2017, i w 2019 badania w ramach projektu Ciekawe Liczby, gdzie już sporo osób wtedy uważało, że dawanie 500+ na każde dziecko bez kryterium dochodowego, czyli też dla najbogatszych, albo bez kryterium tego, że minimum jeden rodzic pracuje, ludzie uznawali to za niesprawiedliwe. Teraz było też realizowane nowe badanie dla tygodnika Polityka, w tygodniku Polityka publikowane, gdzie też te dane się potwierdzają, że coraz więcej osób byłoby skłonnych, żeby to 500+ było efektywniej alokowane, czyli właśnie dla osób, które faktycznie tego potrzebują, no bo dlaczego bogatsi, z jednej strony właśnie tutaj PiS chce uderzyć w tych najbogatszych, a z drugiej strony przecież daje 500+. Więc dlaczego nie można by zacząć tej dyskusji, żeby zracjonalizować część wydatków, które już są, po to, żeby nie uderzać w tą grupę przedsiębiorców, w tą grupę lekarzy, która właśnie ma wyciągać tą gospodarkę z kryzysu. Więc to są też takie ważne kwestie, które myślę należałoby w tej dyskusji poruszyć. Dużo wątków dotyczących systemu ochrony zdrowia, natomiast moje zdanie jest takie, że efekt będzie negatywny, bo odbije się właśnie na grupach gorzej sytuowanych finalnie, bo oni będą musieli więcej płacić za usługi różnego rodzaju, w tym właśnie wszelkiego rodzaju usługi medyczne. Może spowodować, że jeszcze więcej lekarzy może się zniechęcić i odejść z zawodu albo właśnie przejść tylko i wyłącznie na praktykę prywatną, a to spowoduje jeszcze większe rozwarstwienie społeczne i to, że właśnie biednych nie będzie stać na to, żeby sobie móc pozwolić, żeby skorzystać z porady medycznej. I myślę, że kolejki będą jeszcze właśnie przez to dłuższe, no bo kto będzie miał pieniądze, to dostanie się do prywatnej opieki, choć i tam tak samo kolejki są coraz dłuższe, bo tych lekarzy po prostu brakuje, a w systemie publicznym te kolejki się jeszcze bardziej wydłużą. Ja tutaj przypomnę dane, że kolejki za rządów PiS do lekarzy specjalistów wydłużyły się o 1,6 miesiąca. To jest kolosalny wzrost. Na początku 2019 roku to było już 4 miesiące. Od 2 lat dane nie są publikowane. Też może nam się zapalić tutaj czerwone światełko, że jeżeli te dane byłyby dobre, pewnie byłyby publikowane. Od 2 lat nie są publikowane. To jest bardzo duży wzrost. Więc ja zakładam, że mimo tego, że PiS chciałby, aby te kolejki się skracały i wszyscy oczywiście sobie tego życzą i w tą stronę ta reforma powinna pójść, to absolutnie nie można tej reformy i tych zmian właśnie zaczynać od uderzenia w lekarzy.